przyspieszają pracę nad programem Inwestycje Polskie zapowiedzianym przez premiera Donalda Tuska w tak zwanym drugim expose. Jeszcze w tym tygodniu ma być zarejestrowana specjalna spółka celowa. Program Inwestycje Polskie przypomina pod wieloma względami niesławnej pamięci Narodowe Fundusze Inwestycyjne z lat 90. Cofnijmy się kilkanaście lat i przypomnijmy, o co chodziło. Do programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych wprowadzono ponad 500 firm, dokładnie 512 przedsiębiorstw. Wpływy Skarbu Państwa z tego programu wyniosły około 1,7 mld złotych, natomiast koszty jego obsługi około 450 milionów złotych. Tym samym netto, wynik netto dla budżetu to jest około 1,3 mld złotych. 1,3 mld złotych za 500 uczestniczących w nich firm. To pokazuje skalę błędów popełnionych podczas programu NFI. Dlaczego tak się stało? Po pierwsze, skomplikowana struktura właścicielska. Po drugie, niejasne zasady wynagradzania zarządzających. Poświęćmy kilka słów każdemu z tych elementów. Powołano dwustopniową czy dwuwarstwową strukturę. Najpierw Narodowe Fundusze Inwestycyjne, do których Skarb Państwa wniósł owych 500 firm jako spółki partnerowe. To był pierwszy etap rozmycia własności, rozmycia odpowiedzialności, ponieważ w obydwu przypadkach, w obydwu warstwach wprowadzono inwestorów zewnętrznych jako firmy zarządzające w NFI, także oczywiście obywateli, którzy wymieniali swoje powszechne świadectwa udziałowe, inne podmioty, które kupowały akcje NFI na giełdzie. Rozmycie odpowiedzialności to jest pierwsza wada tego systemu. Druga to zasady wynagradzania. Tak naprawdę firmy, które miały zarządzać spółkami partnerowymi, skoncentrowały się na dwóch działaniach: zamawianiu dosyć drogich ekspertyz zewnętrznych oraz sprzedaży akcji spółek partnerowych i w konsekwencji w wypłacaniu wynagrodzenia dla samych siebie za rzekome usługi zarządzające. W rezultacie, tak jak wspomniałem na początku, tych 500 firm rozpłynęło się, de facto zostało rozparcelowanych i zamiast wpływów rzędu 12-14 miliardów złotych, które powinny być uzyskane z prywatyzacji 500 firm, uzyskano wspomniane netto 1,3 miliarda. Dzisiaj pomysł ten wraca w nowym kostiumie. Wraca w kostiumie Inwestycji Polskich. Podobne błędy, które zostały powtórzone kilkanaście lat temu, proponuje się wprowadzić dzisiaj. Tak jakbyśmy nie byli bogatsi o to doświadczenie kilkunastu lat. Minister Skarbu Państwa, minister finansów także oznajmili powołanie dwustopniowej, dwuwarstwowej struktury. Najpierw Krajowa Spółka Inwestycyjna, która w dalszej kolejności ma powoływać wyodrębnione spółki dla konkretnych projektów, czyli one przypominają te spółki partnerowe z NFI. W obydwu przypadkach to ma być zasilane aktywami Skarbu Państwa, bądź bezpośrednio w postaci dokapitalizowania Krajowej Spółki Inwestycyjnej przez ministra Skarbu Państwa, bądź pośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego. I na koniec inwestorzy zewnętrzni, dopuszczani do poszczególnych projektów, na zasadach, które nie zostały w ogóle przedstawione opinii publicznej. Deklarowanym celem programu Inwestycje Polskie ma być pobudzenie gospodarki i stworzenie miejsc pracy. Jednak ten obraz przedstawiony przeze mnie każe stwierdzić, że miejsca pracy, jeżeli powstaną, to przede wszystkim dla osób związanych z obecnym obozem władzy, tych, którzy pełnili funkcje polityczne i odeszli często do spółek Skarbu Państwa, bądź tych, którzy mają zamiar dopiero taki krok zrobić.